początek warto zaznaczyć, że program, o którym mówimy, jest w fazie rozważań, nawet nie projektów. Zatem nie wiadomo jeszcze, czy taki program powstanie i jakie będą jego założenia. W tej chwili Dziennik Gazeta Prawna wspomina o możliwości gwarancji państwa do 100 tysięcy złotych wkładu własnego lub dofinansowania do 160 tysięcy złotych. Kryterium decydującym o wysokości tego wsparcia miałaby być liczba dzieci. Te założenia mogą się jeszcze wielokrotnie zmienić, dlatego każde prognozowanie jest obarczone dużym błędem. Na tę chwilę uważam, że gdyby program został wdrożony w tej formie, rzeczywiście w pierwszej fazie mógłby spowodować pewne ożywienie na rynku nieruchomości. Niewątpliwie istnieje grupa klientów, których przed podjęciem decyzji kredytowej powstrzymują wymagania banków dotyczące wkładu własnego. Są to osoby, które mają zdolność kredytową, których budżet udźwignąłby ratę kredytową, natomiast nie mają zgromadzonego kapitału na wkład własny. Warto jednak wziąć pod uwagę skutki długofalowe. Każdy wzrost popytu pociąga za sobą wzrost cen. Podstaw ekonomii nie da się oszukać. Już teraz na rynku nieruchomości mamy dość duże ożywienie spowodowane niskimi stopami procentowymi. Kredyty są stosunkowo tanie, natomiast gromadzenie oszczędności w banku relatywnie nieopłacalne. Dlatego osoby, które posiadają oszczędności, szturmują rynek nieruchomości. Tak? W opinii konsumentów nieruchomości zawsze pozostają tym stosunkowo bezpieczną formą lokaty kapitału. Jeśli do tych osób dołączą beneficjenci wspomnianego programu, faktycznie może się okazać, że wzrost popytu będzie już istotny. To może pociągnąć za sobą wzrost cen, nie tylko dla uczestników programu, ale dla wszystkich, którzy będą dokonywać transakcji na rynku nieruchomości w danym momencie. Może to oznaczać też wzrost stanu zasobów mieszkaniowych, tak? W momencie, kiedy deweloperzy postanowią dostosować się do tego większego popytu. Myślę, że warto na początku w ogóle powiedzieć, co to jest inflacja. Inflacja jest procesem średniego wzrostu cen w gospodarce, mierzonym rok do roku, na podstawie tak zwanego koszyka inflacyjnego, który jest ustalany przez GUS na podstawie danych Eurostatu. W obecnym czasie ten koszyk inflacyjny mocno się zmienił w stosunku do poprzednich lat, dlatego że w tym koszyku inflacyjnym obecnie najbardziej waży, ze względu chociażby na kwestię COVID-u, żywność, a znacznie mniej waży kwestia korzystania z takich rzeczy jak restauracje, hotele, turystyka, co w poprzednich latach też dość mocno ważyło w koszyku inflacyjnym. Za dbanie o tak zwany cel inflacyjny, który jest określany od bodajże 2003 roku na poziomie 2,5%, z odchyleniem plus minus 1%, dba w Polsce Rada Polityki Pieniężnej, to jest ciało NBP-u, które sukcesywnie się zbiera i sukcesywnie weryfikuje poziom inflacji w Polsce. I ten poziom inflacji w ostatnim czasie bardzo mocno wzrósł. To jest wynik tego, no, co się dzieje w gospodarce w okresie pandemii. Mieliśmy bardzo duże zagrożenie recesją, no i na świecie, i w Polsce. W ostatnim czasie się mocno mówi, że w Polsce ta recesja nie jest aż tak widoczna i w większości branż jednak gospodarka się dalej rozwija. No ale też to się bardzo mocno przełożyło na wzrost cen dóbr i usług konsumpcyjnych w ostatnim czasie, tak? Co widać zwłaszcza na rynku mieszkaniowym, co widać po cenach dóbr konsumpcyjnych. I w związku z tym ten poziom inflacji w ostatnim czasie bardzo mocno wzrósł. To, co może zrobić Rada Polityki Pieniężnej, dbając o, tak jak powiedziałem, o wysokość tego poziomu określonego przez tak zwany cel inflacyjny, to regulować poziom inflacji w pewien sposób, w długim okresie oczywiście, stopami procentowymi, poprzez mechanizmy, których może użyć w tym celu, tak? I prawdopodobnie, jeżeli ten poziom inflacji utrzyma się na poziomie powyżej 3%, a takie są szacunki, że w tym roku poziom inflacji będzie w granicach 3,5%, w kolejnych latach też to może być w granicach 3-3,5%, być może Rada Polityki Pieniężnej podejmie decyzję o podwyższeniu stóp procentowych, czyli zmniejszeniu tego strumienia pieniądza na rynku, między innymi strumienia, który
poprzez rynek kredytowy wpływa na rynek i tym samym troszeczkę zmniejszenia tego poziomu inflacji. Czyli można powiedzieć tak bardzo w skrócie, że z inflacją możemy walczyć. Nie zawsze ta walka jest konieczna, nie zawsze ta walka musi być skuteczna. Natomiast inflacja też nie jest, że tak powiem, procesem, który jest bardzo negatywnym procesem rynkowym, bo ona jest potrzebna do tego, żeby gospodarka się po prostu rozwijała.